50 osób, które wejdzie na mojego Instagrama, dostanie follow back, czyli follow ode mnie. Cześć moi kochani, z tej strony zawsze Okia, dziś na odcinku odcinek z nowej serii, to co lubicie chyba najbardziej, zaraz po przepisach od widzów, to robię slime z obrazka, takich tych wszystkich takich pięknych w internecie i dziś wybrałam oto ten. Zorganizowałam sobie wszystkie dodatki i stwierdziłam, że muszę go spróbować, ponieważ jest przepiękny i w sumie nigdy takiego nie robiłam, więc dziś wykonam ten oto taki sreni slime. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, więc musicie zostawiać łapki w górę, komentarz oraz subskrypcję na tym kanale, ponieważ dzięki temu wspieracie mnie, dzwoneczek działa, YouTube mnie wyświetla i docierają do Was moje filmy. Więc ja teraz Wam pokazuję, jakie zorganizowałam składniki. Przyglądacie się uważnie, bo tak naprawdę zauważyłam, że te slimy są przepiękne i wyglądają na trudne do zrobienia, a potem jak je rozkładam na czynniki pierwsze, to okazuje się, że to jest totalna łatwizna. Więc mam nadzieję, że też będziecie powtarzać te slimy w domu. A ja tym bardziej cieszę się z tej serii, ponieważ to jest dla mnie takie naprawdę w końcu wyzwanie. Na moim kanale chyba jest około 400 filmów, gdzie 95% z nich to jest zrobiony slime. Ja potrafię zrobić prawie, tak mi się wydaje, każdy slime. A teraz jest coś nowego i mega mnie to ciekawi, mega mnie cieszy robienie takich odcinków dla Was, więc nie gadam już tak długo, tylko lecę i zabieram się do pracy. Oto składniki, jakich będę potrzebowała. Jest to przezroczysty klej, nie za dużo, zaraz zrozumiecie dlaczego. Tutaj jest płyn do soczewek, mam pojemniczek, troszeczkę w podobnym kształcie co na obrazku. Standardowe, te najważniejsze dodatki. Ja pamiętam je, że kupiłam dawno temu w Obi, ale wydaje mi się, że też dalej je tam znajdziecie. Są kolorki, słuchajcie, z niebieski i czerwony. Tam jest niebieski połączony z fioletowym. Jakoś tak, w każdym razie fioletowy można zrobić z koloru niebieskiego i czerwonego. Też widziałam troszeczkę, że jest tam brokat dodany, więc wybrałam taki standardowy. Oczywiście pojemniczki i łyżeczki, gdzie wykonam slime. Soda do aktywatora, no i standardowo ten syreni ogon. Tutaj mam ich o wiele więcej, ale wybrałam ten w kolorze właśnie jak jest na obrazku. Możecie, jeżeli nie macie tego dodatku, to mogą być takie alternatywne dodatki. Tutaj mam jednorożce, a tutaj mam takie fajne, zobaczcie, tęcze. Więc dobra, ja zabieram się za wykonanie tego slime'a. Zobaczcie, te składniki nie są jakieś skomplikowane, a jednak wyjdzie z tego no chyba taki sam slime, więc zabieram się do pracy. Wykonanie tego slime'a jest naprawdę bardzo proste, więc mam nadzieję, że będzie bardzo, bardzo, bardzo podobny. Przy ostatnim odcinku, pierwszym akurat tej serii, no miałam małe komplikacje z ułożeniem go tak samo, ale gdzieś tam to wyszło. Więc dobra, zaczynam od kleju, który jest tutaj bardzo potrzebny. Nie będziemy pracować na dużych ilościach, tylko i wyłącznie dlatego, że ten dodatek będzie no, robił tutaj za zwiększenie tego slime'a. Ale dobra, wylełam tutaj na dno. Tak po troszeczce. Zabieram się od barwnika. Jedna część jest niebieska, więc tutaj zrobię takie trzy konkretne kropeleczki. Może być tak, że dodam jeszcze tego zaraz, tylko sprawdzę po wymieszaniu. Ta ilość barwnika jest super. A teraz spróbuję zrobić fioletowy. Czyli dodam kropelkę niebieskiego i czerwony. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Faktycznie wychodzi fioletowy. Szkoda, że taki ciemny, ale wyszedł fioletowy. Teraz najważniejsze to wymieszać. Jest! Udał się fioletowy! Nie wiem, czy to widzicie. Takie porównanie, to jest troszeczkę ciemne, ale nie wiem, czy widzicie ten fioletowy. Spróbujcie go dostrzec. Dobra, super, cieszę się, że się udało. Następnie dodam odrobinę brokatu, bo widziałam, że gdzieś tam pływa na obrazku. Sami się przyjrzyjcie, więc tutaj troszeczkę. I tutaj. On i tak się zgubi między dodatkami. I wymieszam. Tak delikatnie. Tu i tu. Okej. Mamy to, brokatowe. To są te piękne kuleczki.
Zobaczcie, one często robią furorę w slajmach. Więc wsypuję ich tutaj troszeczkę. Chyba tyle wystarczy, bo mają, im jest ich więcej, tym mają ogromną tendencję do wypadania. Wymieszamy to z klejem, czy jest tak porówno. I tutaj jeszcze bym do niebieskiego dodała troszeczkę. O, dobra, idealnie. I teraz jeszcze tutaj, ale się cieszę, ponieważ ten slime będzie naprawdę cudowny. Słuchajcie, ja widzę, że tutaj kamera niedokładnie pokazuje ten kolorek, ale mam nadzieję, że widzicie już ten fioletowy. Na żywo on jest troszeczkę jaśniejszy. Tutaj pokazuje, mam wrażenie, za ciemne, ale zaraz to zobaczycie. Następnie dodaję sodę po takiej szczypcie. I mieszam już powolutku, bo jesteśmy coraz bliżej celu. Zobaczcie, jak szybko robi się taki slime. O, wow. I teraz dodaję płyn do soczewek. Okej, zostawiam go na chwilkę. Kolejny płyn do soczewek. Okej. Troszeczkę się klei. I teraz przygotuję sobie pojemniczek, gdzie będę ten slime układać. Tutaj na pewno może się zdarzyć jakaś taka delikatna różnica w kolorach, no albo w wielkości tego pojemniczka, który jest na obrazku. Jednak staramy się, a raczej ja się staram totalnie dorównać. Dobra, na dole jest fioletowy slime, więc go tutaj przekładam. Och no, za duży jest ten pojemniczek, muszę iść po mniejszy, bo nie wyjdzie taki fajny efekt jak na zdjęciu. Nie sądzicie? Och no! Muszę iść po inny pojemniczek. Dobra, znalazłam dwa inne pojemniczki. Na początku zastanawiałam się nad świecznikiem, ale chyba odpada, bo też jest duży. Ale tutaj znalazłam taki inny kubeczek i stwierdziłam, że on może się naprawdę super sprawdzić, więc dodaję ten fioletowy slime na dół, tak jak było tam. Dobra. Tutaj trzeba wyczyścić te boczki. Ok, mamy pierwszą część fioletową. Ten pojemniczek jest lekko matowy. Nie będzie to tak wyraźne jak na tym zdjęciu. Zobaczcie sobie, porównajcie. Ale dobra. I teraz daję niebieski. Tego nie widać. Pierwsze porównanie, jakie widać, to fakt, że mam za ciemne kolory. Ten fioletowy nie jest taki fajny jak ten fioletowy na obrazku, a ten niebieski jest za ciemny. Druga sprawa, przez to, że mam matowy pojemniczek, to nie widać tych wszystkich tych dodatków najważniejszych, co one są, wiecie, tutaj grają główną rolę. I nie przypomina to tego, co na obrazku, jednak to jest to samo totalnie. I oczywiście idzie na sam koniec tutaj ten ogon, więc zobaczcie, oczekiwania kontra rzeczywistość. Nie trafiłam z kolorami, to na pewno nie miałam gotowego fioletowego, musiałam go zrobić i wyszedł ciemniejszy. No i ten niebieski jest bardzo dominujący i różni się od tego niebieskiego morskiego, ale dobra, możemy to jakoś przygasić na przykład dodatkami. Może jakiś konik tutaj. O, o, o,
Może coś takiego. Co sądzicie? Mam oczywiście mnóstwo tutaj tych dodatków. Zobaczcie, jak tego jest dużo. Ale ja sobie daję 5 na 10 i bardzo się cieszę, że idę w stronę jak najlepszego slajma. Dajcie znać, co sądzicie, bo ja się bardzo śmieję. Żałuję, że nie trafiłam w te kolory. No ale dobra, kolejne koty za płoty, to jest mój drugi odcinek. Kurczę, szkoda, że nie mam tego przezroczystego. Byłoby to widoczne o wiele lepiej, żeby widać te wszystkie. Zobaczcie, granulki, nie granulki, widzicie to? O to mi chodzi, o te kamyczki, gdzie są wszędzie. Ale no dobra, może wyciągnę ten slime i trochę się nim pobawię. Zobaczcie, jak się go rozciąga, to te kolory widać, że są super. Dawno się nie bawiłam takim fajnym slime'em. Co sądzicie o nim? Wydaje mi się, że podczas zabawy jest o wiele lepszy niż podczas zdjęcia. O, tak to się prezentuje. Oho, jakieś mi poleciały. To się rozciąga genialnie. Nie ma tak, że dużo leci tych kamyczków. Jednak pomieszanie tych dwóch kolorków wygląda fajnie. Dobra, moi drodzy, dziękuję Wam za ten odcinek. Ja łapię te tutaj resztki, wkładam do pojemniczka. No i niestety już teraz na pewno nie przypomina tego, co jest na zdjęciu, chociaż syreniowo się zgadza. Chociaż tyle. Wyszedł nam morski slime. Mam nadzieję, że będziecie próbować swoje idealne wersje na YouTubie. Mi pokazujcie wszędzie, gdzie się da. Oznaczajcie mnie, z chęcią zobaczę Wasze prace. My widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć, kochani. Pa!